Tam uwielbiam ten. Mnie tam bawi, jak oni prawie umierają. No. Siemanko widzowie, witam was oczywiście na kanale Bungie i dziś powracamy do Krakowa, powracamy do zwierzątek i siemano. Powracamy do wam dobrze znanego i lubianego Kamila Intravel. Dziś jesteśmy w Krakowie i też troszeczkę nie tylko wracamy do zwierzątek, ale cofamy się w czasie, jeżeli chodzi o YouTube. Nie wiem, do czego zmierzasz. Do ładnie zajmę. Do tego, co będziemy robić. Myślałem, że o mnie chodzi, że już taki dinozaur. Nie. Drodzy widzowie, ale zanim przejdziemy do odcinka, mamy dla was kilka informacji. Jedna informacja jest dobra, a jedna jest zła. Ja przekażę tą złą informację, widzowie, dla was. Mianowicie, przez najbliższy miesiąc nie będą się pojawiały odcinki Bungie na kanale Bungie, ponieważ Bungie jedzie do Stanów Zjednoczonych, gdzie będziemy kręcić naprawdę grube materiały. No to fajnie. Odjebało od pieniędzy, zarobili teraz 600 tysięcy złotych każdy. Bo mało osób o tym wie, ale dostali deala na Twitchu i płacą im 600 tysięcy złotych za ten kontrakt. Tam on jest na kwartał, czyli miesięcznie mają po 200 tysięcy. Bo Twitch się bał kika i tak dalej i teraz właśnie Ginolt i Bandura, znaczy na dwóch, no to mają 100 miesięcznie. No ale dobra, odjebało im od pieniędzy, nie? Tak, oni skończą jak ekipa w Stanach. Zobaczysz. Wstępnie na ten moment, jeżeli mamy policzone, to mamy około... No nie będę mówił ilu, ale będą naprawdę bardzo fajne filmy. Warto jest czekać. W 100% wam gwarantuję, że warto jest czekać, bo będzie dużo nowości, coś czego jeszcze nie było. Może będą jacyś ciekawi goście, ale tego nie będę zdradzał. A ja chcę wam powiedzieć, że już 2 marca rusza druga edycja Anarchia X Bungie, czyli nasz serwer Minecraft w trybie Rust. Sporo nowości, wiele ciekawych eventów, musicie tam... Będzie item shopik. Być. I pamiętajcie, używajcie kodu Bungie w sklepie. Anarchia GG, X Bungie, druga edycja, 2 marca. No i przypominam wam również, sprawdzajcie TikTok Anarchia X Bungie. Link w opisie. Powracamy widzowie, jesteśmy w Krakowie z Kamilem. Kamil oczami różnymi, przedziwnymi. Już u niego raz gościliśmy i jesteśmy u niego ponownie. No, a dziś oczywiście ja jestem średnio zadowolony, bo ostatnio przeżywałem tu traumę życia z tą mrówką. No i generalnie samo to miejsce mnie bardzo stresuje, ale damy radę. Dzisiaj odcinek z What Inside the Box, czyli co znajduje się w pudełku. Ale edycja, myślę, ekstremalna. Ja myślę właśnie, że... Stres będzie równie porównywalny do tego, co w ostatnim odcinku, bo tutaj nie wiecie, co jest w środku. Każdy najmniejszy przedmiot, nawet jak się okaże, że to jest coś łagodnego, to może ja, słuchaj, my byliśmy ostatnio dla fejmu, też robili coś takiego i miałem żółtko i byłem przerażony, miał pieluchę z nutellą i wyciągał ręce jak szalony, także ja myślę, że będzie bardzo ciekawie. To ja przygotowałem dla was parę naprawdę ciekawych gatunków, które są agresorami, nie ukrywam. Także będą emocje. Ja mam do was tylko jedną prośbę, że są to żywe stworzenia, żeby swoimi reakcjami nie zrobić krzywdy. Czyli nie uderzamy w stół, nie na boki. Umówmy się tak, że jak po prostu będzie jakieś takie zwierzę, malutnie, które na przykład nie może, wiesz, żeby nie ten, to powiesz panowie, ja mało gwałtownych ruchów, w sensie, żeby nie strzelić, żeby nie ten, ale powracając do tego odcinka, który widzowie mogliście zobaczyć u Kamila na kanale, który nagrywaliśmy do ciebie, to tam wszystko było martwe, a tu jest wszystko... I było smaczne! I było smaczne! To znaczy w momencie podania na talerz już było martwe. Tak, ale tutaj mamy dzisiaj do czynienia z czymś innym. Ale czego możemy się spodziewać? No mam właśnie pytanie, czy wy czegoś się obawiacie, czy czegoś uniknąć chcecie tutaj? Ja nienawidzę, nie mów czy to będzie, ale nienawidzę, boję się. Jechałem tu, miałem ciarki na plecach, jak myślałem o pająkach. Jezu. Widzieliście, jak ostatnio skorpiona próbowałem wziąć na rękę? Tak. Paraliż, weź to ze mnie. No więc skorpion, ale jakiś pająk większy pająk dla mnie to jest ciężki knockout, nie? Powiem ci tak, pająki skorpiony dla ciebie też dramat? My kiedyś nagrywaliśmy taki odcinek. To jest taki memiczny odcinek już u nas. Jak zostaliśmy chirurgami i byliśmy kiedyś u takich gości, którzy mieli pająki, węże. No to ja węża jakiegoś tam, nie wiem, tam 1,5 metra na szyję, pająka, co to była jakaś tam. Tarantula jakaś. Chyba jakaś to, no, taka wiesz, tarantula nie, ale. No! Duży pająk, tarantula, nie? Duży pająk, ptasznik. O, ptasznik na rękę. Kurczę, nie wiem czego bym się bał. Węża, kurczę, no kurwa, tygrysa to nie wsadzisz. No właśnie dlatego miałem powiedzieć, że pudełko jest małe, także z dużych zwierząt nie ma się co spodziewać. Raczej małe albo mniejsze zwierzęta to będą. Małych zwierząt, miłych, nie ma za dużo do wyboru. Są zwierzątka, które na pewno są agresywne, ale to was uprzedzę. No to ja mam jeszcze jedno pytanie, bo jak ty mówisz, że my nie możemy, to czy one nam mogą coś? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie w drugą stronę.
Ale nie, że nas zacznie surowice, będziesz tam musiał podawać i zawiązywać rękę szmatą, żeby... Ale moje szczęśluga! Podasz odsysaczkę do jadu, bo zapomnieli ją zabrać. Ale jaka odsysaczka do jadu? Tu są fajne zwierzęta pokazane, nie? No, jakie? Słuchajcie, no to jest kanał Bungie, no tutaj nie może być lekko. Nie mogę tutaj wsadzić kotka i głaskajcie. I no, też jest różnica w porównaniu do naszego ostatniego odcinka, gdzie tutaj gościliśmy u Kamila, że dziś nie ma medyków. Jest tylko Kamil i Gumisz. Ja Kamilowi średnio ufam ogólnie. Patryk, ja przysięgam na Boga, jakby nie działała odsysaczka, to ja biorę... dobrze, jeżeli coś cię ugryzie, to Ginol będzie ci ssał. Jest! Ja jestem gotowy, widzowie, na start. Oczywiście przypominam wam o zostawieniu subskrypcji na tym kanale, łapki w górę. Również zaglądajcie oczywiście do Kamila, jeżeli chcecie się bardziej, że Kamil tak powiem, Travel. Profesjonalnie dowiedzieć na temat zwierząt. A na początek coś specjalnego. No. Ej, czekaj, niech ten, to zaczynam. Ja. Tak? Tak. Proszę bardzo. To ja będę tutaj towarzyszył z boku. Dawid, ty zawsze zaczynasz, więc ja stwierdziłem, że... To sam na swojej skórze. Powiem tak, ja najbardziej się boję tego. Pół biedy to dotknąć. Jak mi jakiś pająk zacznie łazić po ręce, to będzie... O, szybko tak podkurzuję. Nie gadaj tak, widzowie, Gumiś idzie z Kamilem po pierwsze zwierzątko dla Patryka i powie wam, co to za zwierzątko, co może zrobić i się widzimy. W pudełku przywiozłem troszkę zwierząt. A są też rekwizyty. Zwierząt. Są też rekwizyty. Porozmawiamy sobie tutaj troszeczkę. Nie. Ja czuję, że on ci na pierwszy dopiero taką bombę. Nie, to żeby nie wstał, żebym był bombą. Będziesz miał taką bombę. Dobra, ale chłopie, pamiętasz, że go precyzuję. No. To sobie wyobraź, że tu będzie na przykład pająk. Wielkość... Myszka, tak? Tak. Jest to po prostu mysz japońska. Właśnie ona jest słodka. Ale w momencie, kiedy taka myszka przejdzie obok ciebie, dotknie cię. Jeszcze cię. No jego, wiesz, reakcja będzie ciekawa. Dobra, proszę cię. Ej, dobra. Mogę otworzyć oczy? Tak. Poczekaj, pamiętaj, że... Nie dam rady. Pamiętaj, że... Żebyś nie dociskał. Żebyś nie dociskał i ja będę kontrolował, żeby zwierzę nie wyszło ze środka. Małe stworzenie to jest. Małe stworzenie? Powiedz, co to jest. Nie możesz ci powiedzieć. Znaczy ja dam mu taką maleńką podpowiedź, która nic mu nie powie. Dobra. To jest zwierzę pochodzenia japońskiego. Patryk, jakie zwierzę znasz z Japonii? Żadne. Ej, dobra. Ej, proszę cię. Ja z Japonii znam tylko sushi. Kamil, proszę cię. Które kochano? Kamil, proszę cię, nie wcielaj. O Jezu. Dobra. Ale słodki pająk. Możesz składać ręce? Możesz składać ręce. Ale mocno gryzie? Delikatny bądź. Nie powinno mocno. Delikatny bądź, Patryk. Ale jedynie jest agresywne? Czasem jest. Czemu ja to pierwszy robię? Może to się coś zgad, czy pająk? To jest ssak, kurwa. Ssak? No tak. Ale powiedz mi, jak to mnie ugryzie... Przeżyjesz. To ugryzie i nie przyczepi się do mnie. Nie, raczej ugryzie i puści. Raczej. Nie wsadzam. To będą się karty pamięci. No, gdzie on jest, żebym wiedział, gdzie... Dobra, chłopie, i to też jest najlepsze, bo ja na przykład wiem, że Bandura kiedyś jak na imprezy chodził, to nie miał problemu wsadzać innych rzeczy do dziury i też czasami się, nie jeden ssak się przyssał, tak? I nie puszczał. I tam, kurwa, że fajnie, że impreza, że to, że tamto, a teraz nagle, kurwa, problemy są. Nagle, że nie, że zbyt ryzykownie, że coś tam. Wiadomo, nie? Po prawej, prawa ręka. A mógł zapytać cię, jak z Japonii to włochate? Dasz radę, ten slajd, serio. To może mnie ugryźć od razu? Może, ale nie musi. Może mi zrobić, ale k***a. Masz zgadnąć, co to jest. A zatem to też jest pojebane. Najpierw chcesz mi powiedzieć, że Bandura nie lubi szczurów. No nie wiem. Że białych, fajnych szczurków Bandura nagle. Dobra. Dotknąłbym to, jakby to wiedział, co to jest? Dotknąłbyś. Tak? Taki słodziek mały. No, on dotknąłbyś. Takie maleńkie się rzuca, pliki, pipi. Serio, patrzcie. To się nie rzuci na mnie? Kurwa, nie rzuci się. Dobra, wsadź już tam łapę, kurwa. Ale mi a się nie zeszłam. Co jest? No, jesteście r***ani, tu ma być pająk debilek, to jest jakiś pewnie myszka, ja się boję. Dokładnie tam. Jesteście pierdolni, jak tu będzie k***a taradupa, jakiś pajęczak? No, tak, dobrze, tak jak masz palce, tyle i na siebie. Daleko, masz daleko. Nie dotknęło cię tu, k***a. To jest koniec, to siedzi w miejscu. Ale człowieku, to jest tak... Teraz się uspokoiło, całkowicie siedzi w miejscu. To projekt mi przez ciebie... Którą chcesz? Dobra, idę tam. Jest w rogu, jest w rogu. No, jakbyś do rogu chciał, bo tak jak od tu, tylko w dół. Jest w rogu. Tam k***a. Do końca ci powiem, kiedy będziesz blisko, do końca idziesz. I go pogłaskaj. Jeszcze tyle. Pogłaskaj. Jeszcze, no. Nie dam rady.
Ja się boję, że źle zareaguje, coś zrobię temu, kurwa. Mi ręka w***, kurwa. Znaczy, ja gwarantuję ci, że to ci krzywdy nie zrobi. Gwarantuję ci to. Ja bym powiedział, że prędzej to jemu zrobi krzywdę niż ty jemu. Gwarantuję ci. Zwierzę to. Tak? Tak. O, o, czułeś? Już poszedł, ty, kurwa. Już poszedł. Dotknęło cię? Dotknęło cię, kurwa. Myślę, że to jest takie wielkie, kurwa. Mysz. Ej, takie malutkie to jest. To jest mysz? O, tak sobie wyobrazisz posy. Bandura, twoją dzisiejszą zmorą jest biała mysz japońska. Bądź jaki pitulek! Bupa, jaka zajebista. Nie chcę. Serio? Tak. Fajna, no. Zajebista, no. To jest ten, ratatuj, chłopie. Tylko powiedział. Kurwa, zesrał mi się na ręku. Dobra, wyjeżdżasz stąd. Kolego. Ale kurde gówna. Bądź jaki cwaniak. To była twoja zmora. Ja powiem tak, gdyby to było większe, to chyba byłbym spokojniejszy. Bo małe rzeczy mi się kojarzą z czymś, kłopają. Zazwyczaj małe stworzenia muszą bardziej się bronić. To co, chodźcie ze mną, wybierzemy coś dla... Ja też mam iść? Chociaż może lepiej nie, lepiej żebyś ty taktyki w sumie nie znał. Dobra. What is inside the box? Hello guys. Hello guys, it's me Mr. Ginold and today we are gonna check some animals extremely toxic. Dobra, teraz musimy przegadać dwie opcje, bo skoro teraz było coś żywego, to teraz możemy pójść na dwie możliwości. Albo dajemy teraz do środka turbo hardcore, który Ginolda pogryzie na maksa, bo dajemy teraz coś całkowicie lightowego albo w ogóle sztucznego, nie zwierzę. Teraz poleci kaktus, czyli coś, co tak naprawdę gryzie. Zabijcie pan do roli, nie? Kurwa, ucieka. To jest szybki gracz? Kurwa! Specjalnie trzymałem w chłodzie, żeby trochę uspokoił się. Kurwa, w chłodzie to już mi dużo powiedziałeś. No cię urypię. Od razu mówię. I to ma mniej więcej zęby takie jak igiełki. Będą mu kucia, nie zrobić to krzywdy. Dobra, ale jak mnie to mam go Jeżeli cię to ręce do góry, dobra? Fajnie, cześć, ja jestem Dawid, a ty jak się nazywasz, ty szmato? Gdzie ono jest? Mniej więcej tak na samym środku. To dzi***a! Dotknęła mnie! Od razu! Zaatakowała mnie? Od razu, no. Jeszcze raz. Niestety to jest to w ziemię, to w ziemię. W ziemi, bo to w ziemi żyje. Zazwyczaj tak... Skurwo! Bukę normalnie! O kurwa, się spociłem! Gdzie jest? Tak do środka myślę. No znowu na środek spierdziela mniej więcej. Ty szmato jeb... Bardziej tak do przodu, nie? Gdzie ona jest? No jest, no tak. No tak z tyłu bardziej, nie? No. Kurwa! Z tyłu to mnie bo właśnie tak się nie zmienił, ale ci zajeb... Na razie bandura prowadzi, bo zgadł, że mysz. Nie rób takich... Do przodu, troszkę do przodu i środek. Ej. Wstać to. Nie, żeby nie robił głowtony rogu, bo to... Dotknęło mnie? Nie, jest daleko. Na środek, do środka. Do środka by się jeszcze chwycić za tę klatkę. No dawaj. O ty suko! O, dotknęło! Łapką mnie dotknęło! Nie. Dotknęło mnie! Coś włosanego! Dotknęło mnie! To nie ma włosów, to ma pancerz. Mam blisko, k***o! Co, taki mądry byłeś, k***o! Ale dotknęło mi już, k***o! Ja od razu sadziłem rękę, nie wiem, k***o! Masz przy sobie, to przelecę. Ale mi chłopie, mam uderzenie ciepła takie w głowę! Ej, zajeb***o, teraz odejdź stąd, k***o! W ogóle sobie zrobił to lewą ręką. Lewą będzie lepiej. No bo... Ej! To tak straszne! Chcesz wiedzieć, co to jest? Kaktus, straszne, mówiłem ci. To nie ma znaczenia, co to jest. Ale przepraszam, taką narrację zbudowaliście. Straszony jest, ale... Serio nie widzą w podglądzie to? Spodziewaliście się czegoś dziwnego, nie? No. Starego, no myszy gada, że myślałem, że tam siedzi coś w rogu. Ale jak mi ta mysz przebiegła i mnie smyrła, to mi było niedobrze. A to głupie, mysz japońska. Ale tak. A jest mysz polska? Oczywiście, że tak. Słuchaj, japońskie zwierzę, co ci się kojarzy, mówi jakiś to człowieku. Shaolin przyjechał. Shaolin przyjechał, człowieku. No ale to jest takie dziwne, bo wiesz, tu dotykasz i jest od razu, wiesz. Ja powiem tak, teraz po prostu wsadzę tam w ręce, wyłączam strach. Za k***a nam zobaczę. Żaba olbrzymia i to jest zwierzę, które jak wydaje odgłos, to jest tak jakby młot pneumatyczny uderzał. Na sawannie do 80 km słychać. Jak rypnie, to się chłopaki posrają.
to jest agama brunatna, zwana pieskiem terariowym. Bo jest to zwierzę, które uwielbia wejść sobie na przykład tutaj i siedzieć cały dzień. Smyka łagodne, ale wygląda przerażająco, ma mnóstwo igieł na ciele. Chodzimy. Co po k***a jest? Mogę patrzeć? Nie patrz jeszcze, nie ma w pudełku, zamknij oczy. Upierdź mnie na starcie? Tego ci nie gwarantuję. Jest jadowite? Nie. Jeżeli zaciśnie szczęki, co się bardzo rzadko zdarza, w zasadzie nie widziałem takiego przypadku, ale jeżeli by zacisło, no to palca odgryzie. Ja miałem operację oczu i byłem w 1% pacjentów z powikłaniami. Jak złamałem nogę, to lekarz mi powiedział, że takie coś jest termin 7 do 9 lat, bo tego się nie robi, bo to nie występuje. Więc ty myślisz, że jak ja sobie tu rękę, to może, ma bardzo silne szczęki. Jest stworzony do tego, by zjadać inne stworzenia. Widzowie, z Kamilem się umówiliśmy po przerwie po pierwszych zwierzątkach. Kamil obiecał, że zawsze będzie mówił prawdę. Nawet w kaktusie powiedział, że... Tak samo kaktusie rośnie, znaczy... Powiedział, że jest w ziemi. Jest w ziemi. Ugryzie. Ale takie ciało, tak? Ale nie zdarzają się takie przypadki. Niedaleko. Bardzo blisko jesteś. Z 2 cm. Dobra, porozmawiam jeszcze o boku. Gdzie to ma wodę? Stawmy w stronę. Kobie. Masz tam? I się rzucić? No raczej nie. Ja go poruszyłem. Jestem spokojniejszy, jak coś nie jest zwinne. To ma mogę powiedzieć. Bo jak coś jest zwinne, to ci kuparuje czas. Jest bardzo zwinne. Żyje tereny pustynne, bardzo szybko biega. No to jest jaszczurka, nie? To wiem już. Doszedłem do tego, bo jest bardzo szorstka. Ale to nie zdradzę, gdzie żyje i ten, bo to... Ale jaka odgryzie palec. Jaszczurka? Palec odgryzie. No jest to jaszczurka. To jest jaszczurka, to jest jakiś... Legwon. Nie. To jest tylko Legwona. Legwon to jaszczurka? Tak. Przecież to nie zwierzę. Co za kurwa mąż, byś mi dał na... No w pewien sposób możemy zaliczyć, nie? Nie, nie zna więcej, ale fajnie jakbyś wziął na rękę. To zwierzę nazywa się tak łagodne. Leży zazwyczaj tutaj i się wygrzewa u ludzi. Poznaj agamę brodatą. Ale piękna jesteś. Hopa! I patrz, jak się weźmiesz na ręce, patrz jak się rozdyma, widzisz? No. Spłaszcza się. I robi się bardzo szeroka. No. Jest pokryta dużą ilością kolcy. Okay. Po co? Że gdyby została na przykład połknięta. No już, miłoszku. Jak gdyby została połknięta. Miłoszku, kurwa. Gdyby została połknięta na przykład przez węża. Inna... Przynoszę ci takiego skurwysyna. Miłoszek to jest. Stworzenie. W tą stronę te kolce kolą, a w tą całkowicie nie, więc przy połykaniu po prostu nie da, no nie połkną jej, tak? Inne stworzenia. Widzowie, w dzisiejszym odcinku byłoby to tyle. Widzowie, bardzo dziękuję. No, w dzisiejszym odcinku, widzowie, byłoby to na tyle. Był z nami Bogdan. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dzięki Patryk, dzięki Kamil. Tylko teraz ty. Brzmia żaba byk. Ale go wkurwi. To jest mała wersja, ona rośnie taka stary, 25 cm. Ale człowieka nie zaatakuje. No z tym będą jaja. A niestety podglądnąłem boksika. Kilka ciekawostek tylko o tym zwierzątku? Tak, mogę powiedzieć parę takich. Agresor atakuje i zjada wszystko, co spotka. Terytorium występowania Afryka. W nomenklaturze nazewnictwa, nie powiem ci dokładnie co za gatunek, ale drugi człon nazwy to olbrzym albo byk. Pajączek chyba. Wyjebam jak to jest znowu jakiś kurwa fake. Zaciąłeś? Czekam. Powoli. Ale tak pod kosem, 45 stopni w dół, jedziesz. 10 cm. Zaraz to dotkniesz, spokojnie. Czułem. Jest samy rok, bardzo blisko. Okej, ale to... Dotknąłeś. Chyba nie jest to żaden owad. Znaczy owad, kurwa, jakiś kurwa... Spider, kurwa. Ale nie boję się go. No to chwilę. I w dół. Co to w dół? Nie w rogu, teraz jest tylko środek w dół. Pod ręką trzymajmy. Nie dociskaj go. Ale czego on się k***a tak rzuca? Jest. Jest to żaba byk, czyli żabia olbrzymia. To jest maluch. One rosną takie. Największe żaby na świecie. A, bo im wyskoczyła, tak? Nawet mysz. O, nie miał wie jak zmontować. On po prostu podskakiwał, on mnie atakował. Tak. A widzisz, ten pierwszy jak dotknąłem, to poczułem, że to jest taka bardzo skórowata jakby ta struktura. Skoczył mnie tak dotknął, ale poczułem, że to on ten, no to mówię, on mnie nic nie zrobi, nie? One nic nie zrobią, natomiast to powiedziałem ci, one atakują wszystko, co jest. Dorosła zaczyna wydawać takie szczękanie, jak takie uderzanie szczękami. Przypomina to uderzenie młota pneumatycznego i odgłos jest taki tak głośny, że na sawannie do 80 km się roznosi. No dobra, nie stresujmy jej, ale tutaj tak kurwa wydaje mi się, że posturę taką męską teraz pokazałem. Tak. Teraz ty. Teraz ja. Ja myślę, że dla bandurki to może być ciekawe. Po prostu...
prostu świeże pstrąg. To jest już kurwa level. Ciekawe. To jest level wyżej, lecz dla mnie przynajmniej osobiście. Agresor? Tak. Jest to zwierzę, które poluje. I jest to zwierzę wodne. No tak, karpia mi przyniósł, chłopie. Wkładam rączki. Wyskoczy tu? Jak ja tu siądę? Pytamy zawsze na sobie, bo warto mieć jakąkolwiek tutaj w tym celu. O, no, ci to powiedział. Nie chcemy, żeby to, co się stało temu zwierzęciu. Tak, że my też... Jak... Musimy trochę głowę nastawić, bo to jest żywe zwierzę, a ja... Ty, bardzo nie pachnąłeś. Znaczy, na pewno nie chciałbym się spotkać z zębami tego czegoś, nie? To ci mówię od razu. I nie dociśnij tego w dół. No, ale robisz krzywdę. Z zębami za cholerę bym nie chciał. W dół rękę prawą. W dół. Ciekawe. Śliskie. O, kurwa. No, mięciutkie. Mięciutkie. Uważaj. Debilu, kurwa. A on mi człowieku mokrą skarpetę podłożył, znaczy nie tą na banana, nie? Tak. Ma taki, że ciężko mu będzie się odwrócić, więc to jest... A to kurwa. Nie mam kurwa pojęcia, to jest jaszczurka kurwa jakaś? A to nie drakie? Ja bym nie próbował. Ale wodą, wodą. Gdzie mu się to kurwa broni w tej głowie? Jak baba? Dobra, pytam to. Nie teraz, nie teraz. Dobra, więc ci r***ani jadzić kurwa. Czemu tak się dziwnie zachowuje? No dotknąłem to, jest to śliskie, czuję wodę. Sacz ostatni raz. Poczekaj, bo... On jest, ja nie wiem, czy on gra, czy nie, nie, on jest straszny, nie? No kurwa, nie mam pojęcia, co to jest. Dobra, biorę, biorę, wziąć? Nie. Dobra. Nie. Kurwa, kości jakieś takie. Nie chcę tego. Jest to miękkie, śliskie, leży, rzuca się. Mogę sobie wymarzyć kształt? A nie stresujemy tego? Myślę, że w tym stanie raczej nie. No wali normalnie wodą. Dziewczyną z imprezy, nie? Ciekawe, masz porównania. Myślałem, że chociaż po tuszowym się ogarniesz, że to masz chyba w stronę. Ja pierdolę. Żartujecie? Ruszał się. Ja nigdy nie trzymałem martwej ryby w ręce. Nigdy. Ja to wyobrażałem sobie różne najdziwniejsze stworzenia. Wy dobra, nie rusza się z git. Dotykam, to jest śliskie, ale coś taki ogon z kością, agresywne leży w rogu. W każdej kwestii powiedziałem ci prawdę. No tyle, co ty mówić. Boleśny, straszny agresor, tylko się to otworzy. On teoretycznie chce gryźć przez opakowanie. Dobra, pierdolę. Upierdolą kogoś tutaj? Oby. Nie spoilerujcie. To jest mocne. Bandura zadowolony. To jest mocne. Oj, oj, oj. Agresywne? Nie rób tak. Nie tak? No spróbuj. No, poczekaj. Daj palca. Nie troluję. Dobra, to ja wiem już jedno. Dzień dobry. Halo, która kamera mnie łapie. Po tym wszystkim, co usłyszałem, mogę stwierdzić jasno, że w pudełku znajduje się pająk bez wkładania rąk, ponieważ bandura tak kurwa zareagował i tak zaczął drzeć p***e, że wiem, że jest to pająk. Ja pierdolę! O kurwa! Zajebałbym was, przysięgam. Po tobie to się rzuca do teraz. On ma zęby jadowe? A równie dobrze pamiętaj, że może to być banan. Jest gotowe do... Jak cię chwyci, postaraj się nie wyciągać rąk, bo go uszkodzisz. Więc musisz w tym momencie zdobyć cię na coś takiego, że w momencie, gdy cię ugryzie, zostaw ręce w środku. Nie chcemy, żeby uszkodzić, żeby zwierzę zostało uszkodzone. Dobra, niech mi gryzie. Od razu ci powiem, że jest gotowe do ataku. Gdzie jest tu? Na środku, sam środek. Nie ma jadu, ale bardzo gryzie. Słuchajcie, chcieliście na... Czekaj. Nie ma jadu, ale bardzo gryzie. Słuchajcie, chcieliście na końcóweczkę największe hardkory, także to jest jeszcze średni hardkor, od razu mówię. Wsadź drugą. Kurwa! Ty się jecie! Nie przyjadę już nigdy do ciebie. Ja też nie. Ci nie odpisuję na Instagramie od dzisiaj. Ej, ten odcinek jest chory. Ale mistrz Maty, zbudowałeś ci teraz cały łeb, mogliście się w ogóle nie odzywać. Nie jest to duże. Koło metra. Nie, z 80 cm. To jest kurwa wąż. Ej, dobra. Ja się tego nie boję, kurwa, bo ja się mogę z tym napić. Zbudowaliście takie napięcie, że ja bym tam wsadził rękę, ale mózg mi się nie może przełamać. Kurwa! On ugryzie i zostanie, czy odskoczy? Różnie jest. Mogę przyłożyć tak rękę jakby o tak i on się rzuci na mnie? O tak, że przyłożę do tego.
Mały człowiek! Ja nie jestem w żaden sposób zły, ani nic ten. Ja jestem bardziej zły na siebie i na swoją głowę. Bo ja bym chciał wsadzić tam rękę, ale mnie tak zryliście. I to, że ja powiedziałem w tym momencie, że czy ja, jak ja przestawię rękę po prostu i zobaczyłem jakąś kurde, nie wiem, czy to była jakaś łapka, czy kurde co. To wyskoczyło. To mi tak już poryło banie, że mi przez chwilę się aż świeczki w oczach pojawiły. Dam się ujebać przez to. Wystawię mu rękę, tylko muszę go widzieć. Czyli odpuszczasz to, nie na żadne. Jestem pis. Zastanów się na pewno serio, bo w poprzednich... O, tam 40 minut siedział, żeby tego dotknąć? Okej. Okay. No dobra, no to rozumiem, że zwierzę mogło się zdenerwować. No. W miejscach była marka i kaktus. No i miał być hardcore. To jest jedno z trzech. Kurde, ten biega, piszczy i k***a, ty się rzuca, ty teraz zajeb... Może to być dobra gra aktorska. To jest wąż. On głową chodzi. Chce p***nąć. No to jest wąż. To jest wąż. To jest agresywne po prostu. Natomiast jest to ogromny agresor, bo jest to zwierzę, które od razu chce atakować. Może najlepiej z tej strony podejść, bo przez dziurkę wyciągając go możesz mu coś zrobić. No super, wężyk. Uż, jedna rzecz. Jak dajesz pensetę, nie ma ataku. Wiesz czemu? Penseta jest zimna. Wąż widzi termicznie, jak kamera termowizyjna. Twoja ręka jest czerwona w jego oczach. Nie daj się. Nie chcę ręki tego zabrać. To mu nic nie zrobić. Ja się dam ugryźć, tylko nie chcę mu zrobić krzywdy. To ty jesteś zjebany. Ty jesteś zjebany? Nie zabiorę ręki. Bo widziałeś ile ja czekałem? Ja trzymałem i zbliżałem rękę. Tylko klepnął, a ja mówię... To jest moje... Chcesz? No, nie gryzie. Ten boks, to by o tak z nim kurwa leciał za chwilę. Ale pokaż, masz gdzieś ślad? No, ja mam, widzowie, to będzie zablurowane, ale Kamil potwierdzi, bo to krew można na YouTubie. Ukąsił mnie. Skurczysyn. A w nosek? Cieszę się, że się zgodziłem, żeby to nie było w boksie, bo naprawdę zrobiłbym mu krzywdę. Tu mi przystawił szczękę i mnie ugryzł i odciągnąłem rękę, a przysięgam wam, by karton poleciał, a nie chcemy tutaj stresować go w żaden sposób, ani żeby on ucierpiał. Chyba już wystarczająco stresują te zwierzęta, nie? Chcę tu jeszcze powiedzieć, że najgłupsza rzecz, którą robią ludzie, jak biorą na przykład węże na pokazy czy coś i nie wiem, buźkę dają czy dmuchają. Tutaj generalnie jest miejsce, gdzie macie, no jakby najcieplejsze miejsce, stąd para wychodzi, nie? Usta są mega ciepłe. Tutaj są wszystkie receptory u człowieka. No i to jest miejsce, które jak jest najgorętsze. To jest idealne miejsce na niego, żeby dziabnąć, nie? Aha. Jak podchodzą ludzie, dają buziaki, coś tu zachęta do tego, żeby wąż rypał. Karton by był wbity w ścianę. Trzymam go i go zabieram. Nie chcemy nikomu zrobić krzywdy, ale zbudowaliście historię i to dwa razy wyskoczeniem głową z dziury mi już się odechciało. Mi się jaśniłem przez chwilę i miałem łzy w oczach i... To, że nie wiesz kiedy to zaatakuje, nie? No. Siemka? Siema. No jak? Podnosimy stresik? No. Idziemy w górę? Dobra. Nandu Chromatos. Ja pierdolę. Dzień dobry. Jakby mi coś, jakby mi ktoś kurwa pająka poszedł. Ja pamiętam, mieliśmy sesję z White Widow i Macias kurwa dawał tym pająkom chodzić mu po twarzy i tak dalej. Ja pierdolę. No myślałem, że zdechnę kurwa, jak mi go na koszulce tylko położyli. Popierdolone. Większy hardcore, szczerze. Mówisz? No. Najgorsze jest to, jak zachęcić do wyjścia z pudełka. Nie, to jest light. Wydaje mi się, że... A to jest ostatni, Kamil. Dla niego. To na pewno to będzie git? No jeszcze ja mam, wiem, ale ty masz takie, pod ciebie to jest chyba light. Jak to się otwiera, żeby mu to wrazić? Ej, dobra, weź. Ja od razu zrobimy instrukcję na naszych widzach. Pompka do odsysania jadu, moi drodzy. Kiedyś były bardzo drogie, teraz tanie, trzeba wyjąć coś takiego. Wziąć odpowiednią nasadkę, którą będzie można przyłożyć do rany, a następnie odciągamy i w momencie, gdy zrobimy tak, dociśniemy, no to zaczyna wysysać jad. Ale możemy ją troszkę napompować. Czyli to jest jadowite. No dobra, no kurwa, już rzeczywiście. Używałeś kiedyś pompki? Nie. Do roweru. Gdzie to jest? Bardziej w tamtą stronę. Do kutasa używał. On mi wyjebał, chciał, ja się idę z tu nie jestem pewien. Będę cię mógł nakierowywać. Masz jakieś pytanie? Nie. Co powie? Śmieszne. Będę cię mógł nakierowywać. Masz jakieś pytanie? Ja pierdolę. Będę cię mógł nakierowywać. Masz jakieś pytanie? Nie. To jest jadowite. Masz jakiś atak? Sigma to był. Nie ma opcji nawet, wy jesteście pierdolone. Niektórzy nie kochają. Najlepsze jest to,
że przy każdym zwierzęciu nie ma opcji, jesteście pierdolnięci, po co ja to robię, potem wsadza łapę, kurwa, boi się, kurwa, bardzo mocno, a potem jest, całe szczęście i śmieje się z drugiego. Jakby te kółko jest zajebiste, nie? Niektórzy nienawidzą. Ja na przykład, no ja nie darzę tego sympatią ze względu na agresję, którą to do człowieka po prostu pała. Takie stworzenie, którego nikt w domu by nie chciał mieć. Wypompuj, wypompuj, dalej, bo nam kurwa kart i baterii braknie. No kurwa. Daleko? 8 centymetrów z 10-15 teraz. Wy jesteście rozpani, nie ma kurwa opcji, nie? Tu jest? Jest dokładnie w rogu. Dokładnie całkowicie w rogu. Ja pierdolę, człowieku, to się nie da. Testuję, czy działa. Dobra, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Sigma. Dobra, Sigma, dawaj. Generalnie tak, jest to stworzenie, które jest powolne, kiedy trzeba. Jest szybkie, kiedy trzeba. Ugryzieni porównują ugryzienie to, jakby ktoś ci gwoździe w kość wbijał. To żeś, kurwa, pomógł, szwagier. To jest pająk, jeb... Zrób jeszcze raz Sigma, to może ci pomoże. Daleko. Z 5 centymetrów. Nie pierdolę, to nie mogę. Zaspalę się. Znów, kurwa. Bardziej w rógi, czy bardziej w stronę rogu tego. W rogu, tego, rogu tego. Tutaj, jakby na Kamila się dokładnie, dokładnie, dokładnie. Poszedł co? Dobra, tu jest? Tak. Będzie samo czy nie? Musisz brać powoli i patrzeć. Przesuwa się w ruch, więc możesz iść za rogiem. Twarde to jest, to nie jest pająk. To jest kurwa twarde. Teraz jest na ścianie. To nie jest skorpion? Dobra, tu to jest? Tu? Tak, tak, tu. Dokładnie. Biorę to na rękę. Tak, bierzesz. Ale z tym gwoździem to przejawiałeś, kurwa. Przypomniał sobie. Przypomniał sobie po 20 minutach, że będzie miał gwóźdź w kości i chuj. Biorę to na rękę, a kurwa z tym gwoździem, to co to tam było? I jak gwóźdź. No tak, ale kurwa, no mówił 20 minut temu. Z czego kurwa się śmiejesz? Nie mogę, jak to wziął, no kurwa. Dobra, biorę to. Ma dwubiegunówkę. Tak? Na 100%. No to podejdź tutaj, żeby kamery widziały. Ja to muszę wziąć, kurwa. What inside the box, kurwa. Mega edition. To wypadła nam kamera jedna, bo kurwa. Myśleliśmy, że będziemy to kręcić godzinę, a siedzimy 3 godziny. Kładę rękę. Połóż. No i strzec. Ja bym miał tak samo, nigdy w życiu świadomie bym kurwa pająka nie wziął do ręki, nie ma kurwa szans, to może być kurwa pająk, który nic nie robi, nie ma kurwa szans, nawet jakbym przeczytał w Wikipedii i ktoś by mi kurwa się podpisał, że kurwa nic mi nie zrobi ten pająk, ni chuja bym go kurwa nie wziął na rękę, nie ma szans, nawet za stówkę kurwa człowieku, to sobie wyobraź jak bardzo, węża też bym nie wziął, nie ma szans. Ja tam lubię, kurwa. O, pa, mam, kurwa, zdjęcie z bom! Ty, kurwo, jebana, pojebało cię. No. Dzięka, fajna, daj teraz rękę. Rękę, teraz będzie idealnie. Daj teraz rękę, serio. I tak mi. I my idealnie tak. Masz tak. Tyle. Ja bym zrobił tak samo, ja bym się tam popłakał, ale bym nie ruszył ręką ze strachu, nie? Proszę cię! Ja idę na fajeczkę. Kamil, błagam cię! Za 10 koła też bym tego nie zrobił. No nie ma kurwa szans po prostu. Nie ma szans. Kamil, błagam cię! Proszę mojego! Ja pierdolę! Nienawidzę kurwa tego, nienawidzę! Trzeba mać fobię. Ale homofobia. Straszne to jest kurwa brzuch, bo ja polubię, czemu? Ja to kurwa za 1 000 000 złotych, stary, to by mi się nawet życie opłacało sflipować. Czarne, czerwone, więc kurwa tak, no za 1 000 000 to tak, jakby to kurwa no, a to tylko dlatego, że moje życie jest mniej warte niż ten 1 000 000, to jakby nie dlatego, że o, dużo pieniędzy, nie? Ja powiem wam tak, boję się pająków, nie? Bandura w sumie może przejść, bo Gino też na początku podglądał. Idziemy. Na końcóweczkę coś takiego, nie? No dobra, przyjście mi kolejnego agresora? Tak, i to jest potrzebne. Ale on się rzuca? Jest jadowity. Dobra, ale czemu w jego stronę jest od razu zwrócony? Widzowie, ja wam ogólnie powiem, że jestem przebodźcowany, ja padnę do wyraz spać, nie? Dobra, ale on jest spokojny, czy się rzuca jak wąż? Nie, spokojny. W bojowej postawie na ciebie.
Generalnie łacińska nazwa Heteromectrus cyaneus. Jedno najważniejsze, czy to jest... Spokojne teraz. Czy stoi w miejscu? Tak, stoi w miejscu. Czy próba wsadzenia w ręki będzie wiązała się z ewentualną próbą wpierdolenia się od razu w nią? Raczej nie. Czy jak będę podkładał rękę pod spodem, czy on to może mi wejść na rękę? Może. Może. Idzie w twoją stronę, obrócił się. To nie wchodzi, no bo stoi w bojowej postawie teraz do ciebie. No tutaj jest, jak będzie potrzebna odsycarka do jadu. Pamiętasz, o czym rozmawialiśmy przy mrówkach pociskowych? Czy to było alternatywą? Dobra, wiem, że to tutaj jest. Skolopendra. Kulendra. No to teraz patrz. Kurwa, szmato ty! Nie, to nie jest skolopendra. To jest też... Zobacz, jaki bandura szczęśliwy, że już nie dostanie żadnego kurwa na dziurę. Ja z tyłu tak... Jak siedzi i tak... Jak to żyje? Co mają? Słuch? Czy one słyszą na przykład? Pająki, skorupiaki, tego typu zwierzaki mają po prostu odbierają po wibracjach, wiesz? Czuję go. Delikatnie. Ej, zamknij się, Kamil. Gdzie on jest? Dokładnie czuję, czuję. Ja nie mogę to oglądać, kurwa. Ugryz? No, zacisnął? Zacisnął, ale nie. Powiem ci tak, nie ma kurwa szans, żebym taki odcinek nagrał. Nawet jakby mi tam chomiki kurwa i koty kurwa wsadzali. No nie wsadziłbym tam ręki. Nie, tu bym był w stanie... Uważaj teraz. Tu byłbym w stanie zatrzymać rękę w boksie, a tutaj jak miałem tego kurwa tego i on mnie chapsnął, gdzie ja widziałem, że on mnie ten, to od razu uciekłem. Tu jakby... Łazi sobie. Łapie mnie. On będzie zawsze łapał, dopóki się go nie przygniecie, raczej tak. No daj się p***alić szybcami. Jak on się nazywa? Teraz mam skolowenę cały czas. Skorpion. Skorpion, czuję go. Mniej więcej to. Fajny ziomek. Ale no p***ą mnie dwa razy szczypcami. Co ty się k***a? Tego typu zwierzę zawsze daje ostrzeżenie, czyli na początku szczypcami, jeżeli byś go przygniótł, poczuł zagrożenie życia, wtedy użyj jadu. Ale tak wam kiedyś już mówiłem, rzadko używają jad. Poza tym tego typu skorpion, no jakby was pszczoła ugryzła, nie? Jestem pod wrażeniem, jak końcówkę żeście dobrze znieśli. Ja byłem przebodźcowany już. Nie, najgorsze... Jak jeszcze to jest zwierzę, na które się patrzy i wygląda groźnie, ale ono jest spokojne. To jest git, ale jak widzisz, że tam coś ci się kurwa rzuca... I najgorsze, że nie wiesz, że nie widzisz tego, nie wiesz gdzie to jest, nie wiesz kiedy się spodziewać, nie? Jak ty najbardziej kaktusa się boję. A ja myśli człowieku ukochanej japońskiej. Dobra, słuchajcie, tak, był to mocno. Jak jacy szczęśliwi. Na pewno ostatni z Kamilem. Ostatni z Kamilem, bo jeszcze możecie sprawdzić odcinek u mnie. Test podobno słodyczy koreańskiej, nie chcę się w to wierzyć. Dziękujemy bardzo. Kilka planów tam jest jeszcze. To ja dziękuję, naprawdę świetna zabawa, ale przede wszystkim rewelacyjnie sobie poradziliście, bo opanowaliście stres. Były momenty, że było wam ciężko, ale każdy podawał, dotknął te zwierzaki. Wiele osób by nawet nie podeszło do tego pudełka. Nie no. Dla mnie wąż w boksie i bez boksa. Może nie w K1, kurwa. Dobra, kończymy to, bo to tyle widzowie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, wpadajcie do Kamila. 3, 2, 1, bardziej.